Przyznam się szczerze, że z przyjemnością zabieram głos na temat ustawy dotyczącej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dlatego że to za tych czasów, kiedy byłam ministrem, podjęliśmy taki trud zmiany zakładu opieki zdrowotnej na żłobek taki nowoczesny, właśnie tą ustawą opiekę nad dziećmi do lat 3. Wtedy opieką nad dziećmi najmłodszymi instytucjonalną objętych było 2% dzieci. Dzisiaj mówimy o 24%, no więc trzeba powiedzieć, że jakiś progres jest. Ale przyznam się szczerze, że sama mam ogromny niedosyt i być może nawet pretensje do siebie, że szło to tak wolno. Tym bardziej, że nie napawa mnie specjalną radością ani wystąpienie pani minister, ani także wystąpienie pana premiera w takiej swojej dalekosiężnej strategii. Tam mianowicie państwo mówicie o tym, pani minister dzisiaj, że opieka żłobkowa nie jest preferowana przez rodziców i że są jakieś inne formy opieki, które są jakoby lepsze, co wynika z badań, które państwo przeprowadziliście. Natomiast w strategii do 2030 roku mówicie, że ilość tych miejsc ma wzrosnąć do 30%. To, proszę państwa, jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Ja myślę, że większość tych różnych oporów, które mają konserwatywne rządy, wynika z tego, że pogląd, jakoby dzieci powinny do lat 3 wychowywać się w rodzinach, jest obowiązujący i wydaje się, że to jest pogląd najwłaściwszy. Ale chciałabym zwrócić uwagę na to, że konserwatywne wychowanie kiedyś to było wychowanie dzieci w wielodzietnej rodzinie. Dzieci wychowywały się wśród licznego rodzeństwa. Dziś, kiedy mamy jedno dziecko w rodzinie, naprawdę absolutnie dobrze mu zrobi, jeżeli na jakiś czas będzie ono zaopiekowane właśnie w takich formach, gdzie będzie miało innych towarzyszy zabaw. To będzie dla niego bardzo dobre i nie ma to nic wspólnego z tym, czy mówimy tu o konserwatywnym czy lewicowym sposobie wychowywania. Dlatego bardzo jestem rozczarowana tym, że idzie to tak wolno. Chciałabym zwrócić jednak uwagę, że być może idzie to tak wolno dlatego, że te formy opieki, które państwo tutaj w tym sprawozdaniu umieszczacie, i są po prostu zbyt, powiedziałabym, trudne dla tego dziecka, zbyt niedoskonałe. Mianowicie poro dzieci pod opieką wychowawczyni, właśnie niewielkie sale, oszczędności na dzieciach. No coś trzeba wybrać. Dziecko, które nie może się poskarżyć na to, czy jest dobrze zaopiekowane, czy nie, czy mu dobrze w tym przedszkolu, czy źle, ono powinno być przedmiotem naszej szczególnej troski. To już dziecko w przedszkolu może mamie powtórzyć, czy jest dobrze, czy smakowało, czy pani dobra, czy zajęcia, czy wychodziło na dwór. Natomiast malutkie dziecko musi być przedmiotem szczególnej troski i na tym dziecko oszczędzać absolutnie, absolutnie nie można. Więc być może pani minister, polepszenie standardów opieki tej zmieniłoby nastawienie rodziców i inaczej oni wyrażaliby się na temat tych żłobków w tych swoich wkładaniach tybowskich. Chciałabym też zwrócić uwagę na samo sprawozdanie. Ono jest z 2018 roku, co oznacza, że jest sprzed 2 lat, czyli jest znakomicie przeterminowane. My rzeczywiście w tej ustawie napisaliśmy, żeby sprawozdawać z tej ustawy co roku, po to, żebyśmy mieli wszyscy jasność, jak postępują prace nad programem właśnie maluch i nad realizacją tej ustawy. Dlatego wiecie, że państwo opóźniacie przedstawienie tych sprawozdań. Dobrze byłoby jednak je do 30 września, tak jak jest w ustawie, sprawozdawać, no bo rok po to jeszcze, ale 2 lata to już powoli wyglądać, że to jest niezbyt aktualne, że te dane są niezbyt aktualne. Chciałabym zwrócić uwagę, że
Polityka prorodzinna powinna być absolutnie priorytetem państwa ponad wszelkimi podziałami. Tu nie może być takiej sytuacji, że przychodzi każdy rząd i wywraca wszystko do góry noga. Dlatego cieszę się, że ten program Maluch Plus lepiej czy gorzej jest dalej realizowany i mam nadzieję, że ilość tych miejsc w żłobkach i to dobrych miejsc, takich miejsc właśnie, które będą dobre dla dzieci, będzie po prostu większa, czego sobie i państwu życzę.